Tekst Manny na 27 lutego Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom Filipensów rozdział 4 werset 5 Komentarz parauzyjny Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako skromność Zdaje się zawierać w sobie myśl umiarkowania, delikatności Braku zbyt kategorycznego domagania się swoich praw Miłosierdzie i wyrozumiałość są z pewnością zaletami wymaganymi od wszystkich, którzy chcą znaleźć się w Królestwie razem ze swym Panem. Naszą zasadą powinna być wierność w wypełnianiu, na ile jest to tylko możliwe, tego wszystkiego, czego wymaga od nas sprawiedliwość, a miłosierdzie w odniesieniu do wszystkich naszych wymagań sprawiedliwości od drugich. W ten sposób będziemy dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie, ponieważ on jest dobry i miłosierny wobec niewdzięcznych. Reprint numer 3128 Komentarz epifaniczny Prawdziwy chrystianizm nie wywołuje fanatyzmu. Łącząc w charakterze mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc, liczy się z prawami drugich. Jest pełen sprawiedliwości i miłości wobec nich i skutecznie utrzymuje chrześcijanina w harmonii z tymi zasadami. Unika więc skrajności w myśli, słowie i postępowaniu, a w sprawach życiowych przyjmuje umiarkowaną postawę, dzięki której przejawia delikatność w naszym tekście przetłumaczoną jako skromność. Prawdziwy chrystianizm jest wierny wobec Boga i sprawiedliwy wobec człowieka. Zachowuje miłość poświęcenia w harmonii z przestrzeganiem praw drugich i dlatego jest delikatny wobec wszystkich. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Izajasza rozdział 40 werset 11 Jako pasterz trzodę swoje paść będzie. Do naręcza swego zgromadzi baranki i na łonie swem piastować je będzie, a kotne zwolna wolna poprowadzi. Rozdział 42 werset 3. Trzciny nałamanej nie dołamie, a nu kurzącego się nie dogasi, ale sąd wyda według prawdy. Drugi Koryntów rozdział 10 werset 1. Ja też Paweł sam was proszę przez cichość i dobrotliwość Chrystusową. Który gdy im jest Wam przytomny, jestem pokorny między Wami, lecz gdy im nie jest przytomny, jestem śmiały przeciwko Wam. Ewangelia Mateusza rozdział jedenasty, werset dwudziesty dziewiąty. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą Waszym. Rozdział 23, werset 37. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki, i które kamienujesz te, którzy do ciebie byli posyłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Druga Samuelowa, rozdział 22, werset 36. Albowiem dałeś mi tarczę zbawienia mego, a w cichości twojej rozmnożyłeś mnie. Psalm 18, werset 36. Dałeś mi też tarcz zbawienia twego, a prawica twoja podpierała mnie i dobrotliwość twoja uwielmożyła mnie. Galatów rozdział 5, werset 22. Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, Dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Drugi Tymoteusza rozdział drugi wersety od 24 do 26. Ale sługa Pański nie ma być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko wszystkim, sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie znaszający, który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają, aby im, kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy, aby obaczywszy się, wywikłali się z sidła diabelskiego, od którego pojmani są ku czynieniu woli Jego? Tytusa rozdział trzeci, werset pierwszy, napominaj ich, aby zwierzchnością i przełożeństwom poddanymi i posłusznymi byli, i aby do każdego dobrego uczynku gotowymi byli. Jakuba rozdział trzeci werset siedemnasty Ale mądrość, która jest z góry, najprzód ci jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna. Żydów rozdział drugi wersety siedemnasty i osiemnasty. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci. Aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Rozdział 4, werset 15. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom.

Reprint numer 5249 Pytania, czy w tym tygodniu byłem, byłam delikatny, delikatna? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.